Sesję Rady Gminy Borowka. 10. sesja 22 września 2015 roku. Wszystkich Państwa Rady, przede wszystkim chciałem przywitać zastępcę Pana Wójta, Pana Pawła Zemanka, Panią Skarbicz, Pana Sekretarza. Chciałem przywitać wszystkich dyrektorów i kierowników poszczególnych regionów organizacyjnych gminy, sołtysów naszych sołectw. Witam Pana Komendanta Policji, Pana Sławomira Gabalczaka i witam Państwa kandydatów na ławników, tak, dokładnie na ławników, których będziemy dzisiaj wybierać. Szanowni Państwo, otrzymaliście wszyscy porządek obrad, jak również otrzymaliśmy. Gwoli wyjaśnienia jeszcze. Szanowni Państwo, padł wniosek, aby wycofać punkt trzeci dotyczący planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych przez firmę Aqua. Tutaj Pan Wójt zdecydował się, aby tego punktu nie wycofywać. Myślę, że będzie to wyjaśnione, jak dojdziemy do tego punktu. Szanowni Państwo, również padł wniosek, aby wycofać punkt piąty dotyczący przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin. Tutaj, Szanowni Państwo, na mój wniosek, Pan Wójt również, na moją prośbę można powiedzieć, nie wniosek, tylko na moją prośbę, również zdecydował się, aby tego punktu nie wycofywać. Myślę, że jak dojdziemy do tego punktu, też postaram się Państwu wyjaśnić, dlaczego tak postąpiłem, dlaczego tak poprosiłem Pana Wójta o to. I chciałem zapytać, czy macie Państwo jakieś uwagi dotyczące proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Jeżeli nie ma, to w takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Ale jeszcze zanim przejdziemy do punktu drugiego, kto z Państwa chciałby się zapoznać z protokołem z dziewiątej sesji? Gdzie mamy? Standardowo. Pan Władysław. Proszę bardzo. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego, działalność międzysesyjna wójta gminy. Dostaliśmy wszyscy, Szanowni Państwo, działalność międzysesyjną wójta w formie pisemnej. Każdy z nas tą działalność ma. Te zadania, to co było wykonywane w tym okresie międzysesyjnym. Pana wójta z nami nie ma. Jest natomiast poważnym dogadaniem na pytania pan Paweł Zemanek. Myślę, że przejdziemy do tego, aby Państwo zadawali ewentualnie pytania. I tutaj pan Paweł będzie odpowiadał. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Maria, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wicewójta. Strona 5, punkt 7. Chodzi mi o remont ulicy Długiej w stronę Pieczaniec. Czy będzie usunięta ta kałuża przy nowej ulicy, co się robi taka jakby niecka? Czy skrzypany sobie tam dostatnią? Tak. O to chodzi, tak? Nie z dostatnią. Przed zamkiem? Przed zamkiem. Po raz tak, już zostało to wykonane. Dziękuję. Już zostało zrobiona studnia konna, podle pobocznej. Bo ten stan jest makabra. Jest już po prostu wykonany. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Powołanie Komisji Uchwał Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o podawanie kandydatur. Ja ze swojej strony proponuję, jeśli się zgodzi, Pani Magdalenie Kule. Interpelacja. A, przepraszam bardzo. Rzeczywiście, pominąłem punkt. Punkt czwarty, oczywiście. No, jeśli nie ubierzą okularów, to tak jest. Interpelacja i zapytania radnych. Bardzo proszę. Państwo macie głos. Kto pierwszy chciałby zabrać głos? Pani Eugenia Kula, bardzo proszę. Proszę Państwa, w imieniu mieszkańców Kopca Dolnego w Porąbce, szczególnie chodzi o tę stronę vis-a-vis dawnego ośrodka Bewis, prosiłabym o udzielenie pisemnej informacji na temat możliwości wykonania dodatkowego przystanku autobusowego dla PKS przy ulicy Krakowskiej. Chodzi o przystanek wspólny dla MZK i PKS-u. Dlaczego mieszkańcy o to proszą? Przystanek w kierunku Bielska-Białej został przesunięty z poprzedniego miejsca o jakieś 250 metrów. To sprawia pewną trudność, a poza tym jak popatrzymy tak szerzej, no to wiemy, że w przyszłości ten ośrodek będzie funkcjonował. No i ten przystanek dla osób, które będą tam przyjeżdżać, przebywać, no niestety będzie bardzo potrzebny. Mam to na piśmie, mam podpisy mieszkańców. Pragnę złożyć. Dziękuję.
bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Grzegorz Filarski, bardzo proszę. Ja chciałem poruszyć zapytanie, w zasadzie bardziej niż interpelację, dotyczącą stanu, aktualnego stanu prawnego budynku na skrzyżowaniu ulic Starej Karczmy i Głubiej. To jest ten budynek, gdzie już była wcześniej wydana decyzja inspektora nadzoru budowlanego w odkrywce. Wcześniej przekazywano informację mieszkańcom, że strony w tym postępowaniu odwołują się od tych decyzji. Bardzo bym prosił o taką aktualną informację, na jakim to jest etapie, no i jakie są szanse na to, że ten budynek, który w tej chwili stanowi zagrożenie i przeciwpożarowe na pewno, a zapewne również zagrożenie dla ruchu na ulicy Długiej, bo przylega do tej ulicy, już częściowo się zawalił, kiedy będzie możliwe jego usunięcie i doprowadzenie do porządku tej działki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan poseł. Ja w sprawie oświetlenia przy kardynała Wojtyły w Czańcu, między domem gdzieś 130 a 138, tam jedna latarnia nie świeci od dłuższego czasu, tam było zgłaszane to i od wiosny nic tam nie jest zrobione. Dziękuję bardzo. Pani Maria, bardzo proszę. Ja mam prośbę do pana wicewójta. Panie wicewójcie, kładka przy fabryce tektury. Jest dzisiaj na pewno. Dziękuję bardzo. To jeszcze pan Andrzej. Ale bardzo proszę ciszę, bardzo proszę. Pan Andrzej. Dla tej pani Sierki i dla pani Pasmenteli, co mają w policji te gospodarcze. Ja to na jakimś etapie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Piątego, przepraszam już, powołanie Komisji Uchwał Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Ja powtórzę propozycję moją na kandydata, panią Eugenię Kulę. Pani Eugenia wyraziła już zgodę. Kto jeszcze z państwa chciałby? Na ochotnika. Na ochotnika, bo pan Marek Drzewiecki wyraża zgodę. Tak, cieszę się. Cieszę. Jeszcze ktoś z państwa? Nie uchylam się. Nie uchylam się, bardzo dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej kandydatur, to bardzo proszę, abyśmy przegłosowali, aby Komisja Uchwał i Wniosków była jednocześnie Komisją Skrutacyjną. Jeżeli się Państwo zgadzacie, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Bardzo proszę Komisję o zajęcie miejsca. Komisja będzie gotowa, to podejmiemy dalsze tematy. Czy komisja jest przygotowana? Tak. Dziękuję bardzo. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących. I tutaj mamy punkt pierwszy. Wyboru ławnika, ponieważ wybieramy tylko jednego, do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019. I zanim przystąpimy do tego punktu, bardzo proszę panią Marię Bednarz o przedstawienie protokołu z posiedzenia komisji dotyczącej właśnie wyboru ławników. Protokół z działalności zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu. Zespół do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019 powołany został uchwałą nr 9 przez 66/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku w składzie. Maria Mydlar, wiceprzewodnicząca Rady Gminy, pani Eugenia Kula, radna, pan Andrzej Pasemowski, radny, pani Ewelina Fabia Pardela, radca prawny, Kazimierz Gałuszka, sekretarz gminy. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Zadanie zespołu zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy zgłoszonych kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku Białym w dniach 7 maja 2015 roku, data w 12 maja 2015 roku, znak A0140, pauza 2 przez 15, skierowany do przewodniczącego Rady, poinformowało ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku Białym liczbie ławników wydzielanych przez Radę Gminy Porąbka do Sądu Rejonowego w Żywcu w liczbie 1, w tym do orzekania w zakresie prawa pracy 0. Zespół odbył swoje pierwsze posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 roku, na którym stwierdził, co następuje. Do Rady Gminy Porąbka wpłynęły 3 niżej wymienione zgłoszenia kandydatów na ławnika, to jest pani Magdalena Drewniany, dokonane przez prezesa Sądu Rejonowego w Żywcu, pan Łukasz Adamus, dokonane przez Kółko Rolnicze w Czańcu, pani Agnieszka Pałosz, dokonane przez Grupę Obywateli. Dwa wyżej wymienione zgłoszenia kandydatów wpłynęły w ustawowym terminie, to jest do 30 czerwca 2015 roku. Trzy. Weryfikacja poprawności zgłoszeń potwierdziła, iż kandydaci do kart zgłoszeń dołączyli wszystkie ustawowo wymagane dokumenty. Ponadto zespół, realizując przepisy określone w artykule 162, paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, postanowił zasięgnąć do śląskiego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach informacje o wyżej wymienionych kandydatach na ławników. W dniu 31 sierpnia 2015 roku zespół odbył swoje drugie spotkanie, w którym wzięli udział kandydaci na ławnika sądowego. Na niniejszym spotkaniu zespół zapoznał się z nadesłaną informacją śląskiego komendanta wojewódzkiego policji o kandydatach na ławnika. Wynika z niej, że żaden z kandydatów nie figuruje w policyjnym systemie informatycznym. W dalszej części spotkania kandydaci na ławnika zapytani zostali o swoje dotychczasową pracę zawodową, zainteresowania oraz co wpłynęło na decyzję o reprezentowaniu naszej gminy w Sądzie Rejonowym w Żywcu. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu stwierdził, co następuje. Ustalono, iż wszyscy kandydaci, pierwsze, nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, dwa, nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, trzy, nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, jak również władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona. Cztery, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez ich funkcji ławnika. Pięć, nie figurują w policyjnych systemach informatycznych. Zatem, 1. Kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu, pan Łukasz Adamus, zgłoszony przez Kółko Rolnicze w Czańcu, spełnia wymogi określone w ustawie. 2. Kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu, pani Magdalena Drewniany, zgłoszona przez prezesa Sądu Rejonowego w Żywcu, spełnia wymogi określone w ustawie. 3. Kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu, pani Agnieszka Pałosz, zgłoszona przez Grupę Obywateli, spełnia wymogi określone w ustawie. Wobec powyższego wszyscy kandydaci na ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019 uzyskali pozytywną opinię. Podczas rozmowy z członkami zespołu kandydaci wykazali zaangażowanie w przygotowaniu się do roli ławnika sądowego oraz znajomość i zrozumienie problemów społecznych. To osoby o wielu doświadczeniach życiowych i zawodowych. Opinię przedstawia się na 10. sesji Rady Gminy Porąbka przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru ławnika. Wymienione wyżej dokumenty, stanowisko, protokół oraz wypracowana opinia o zgłoszonych kandydatach stanowią odrębną dokumentację zespołu i jest ona do oglądu w biurze Rady Gminy. Podpisy członków zespołu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie ja bardzo proszę komisję skrutacyjną, która w tej chwili jest komisją uchwał wniosków, która jest w tej chwili również komisją skrutacyjną, o przedstawienie sposobu głosowania i rozdanie kart. Informacja o sposobie głosowania w sprawie wyboru ławnika sądowego. Za głos ważny uważa się postawienie znaku X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata na ławnika. Za głos nieważny uważa się taki, w którym postawiono znak X przy więcej niż jednym kandydacie lub w ogóle nie zaznaczono żadnego kandydata. Dziękuję bardzo. Zgodnie z listą, panie przewodniczący, proszę. Dziękuję bardzo. Pani Maryja Mydlarz, pan Tomasz Borowski, Szanowni Państwo, jeszcze pozwólcie, że zabiorę głos.
Zanim postawimy ten znak X przy odpowiednim nazwisku, myślę, że może ktoś z Państwa miałby jakieś pytania dotyczące, czy do samych kandydatów, czy dotyczące właśnie protokołu. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej kwestii jeszcze? Ja myślę, że macie Państwo takie prawo. Pani Maria, bardzo proszę. Ja tylko chciałam przeprosić w imieniu pana Adamusa, bo akurat tak się mu zbiegło, że dziś ma w rejonowym związku kółek rolniczym, gdzie tam pracuje, jest delegatem. O 15 tak samo spotkanie. I bardzo chciałam państwa przeprosić w imieniu mojej i prosi. Jest bardzo zaangażowany, bardzo chciałby zostać ławnikiem i prosi, żeby państwo oddali swój głos. Tyle mam do przekazania. Dziękuję. Dziękuję. Może też państwo ma jeszcze jakieś pytania? Do kandydatów. Tak, pan Adam, bardzo proszę. Wiem, że bardzo długo reprezentowała gminę pani Magdalena Drewniany. No i chciałem się zapytać, bo tu jest propozycja sądu, nie? Tak. Jest to osoba sprawdzona i także chciałem, żeby jeszcze kilka słów. Jak to w ogóle wygląda, czy to jest jakieś wynagrodzenie za to, czy to jest jakaś społeczna robota, bo nie wiem. Pani Magdaleno, bardzo proszę, że pani chce odpowiedzieć to. Chodzimy na komisję ławnika Sądu Rejonowego w Grzywcu w Wydziale Trzecim Rodzinnym i Nieletnich. Kandyduję, bo chciałabym kontynuować w następnej kadencji pełnienie tej mojej funkcji. Chciałabym wykorzystać zarówno wiedzę, doświadczenie. No i przede wszystkim chciałabym pracować społecznie. Praca ta daje mi wiele satysfakcji. Pobieramy dietę w wysokości 70 zł i jest jeszcze zwrot kosztów przejazdu. Sesje odbywały się do tej pory raz w miesiącu. W tej chwili będą odbywały się rzadziej, ponieważ będziemy prowadzić tylko sprawa o przysposobienie. Nie będziemy już prowadzić w sprawach o uprawnień, nie bardzo dotyczących ograniczeń. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Pan Grzegorz, bardzo proszę. Myślę, że naturalną rzeczą jest chyba, żebyśmy wysłuchali również pani Agnieszki Pałosz, co ma do powiedzenia. No bo skoro mamy trzech kandydatów, dwie panie są obecne, to... Jak najbardziej, oczywiście. Pani Agnieszko, bardzo proszę. Ja bym się chciał dowiedzieć, dlaczego pani chce zostać ławnikiem sądu rejonowego? Dlaczego? Tak, jak no, jest pani mówi? Wie pan co, no, praca społeczna na rzecz naszych obywateli zawsze bardzo mi się podobała i no i nie wiem co może spokojnie. To jest pozycja, która pani przesłuchuje. Tak, zgadza się. Chcemy mieć jakąś wizję przed. No nie mam takiej wiedzy jak moja rywalka akurat w tej chwili. Postaram się, jeżeli wygram, to postaram się dobrze reprezentować nasze społeczeństwo, nasze. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Ja tylko może dwa zdania chciałem dodać w obronie pani Agnieszki, znaczy w obronie, że ławnik to nie musi być osoba, która jest związana ściśle z prawem, bo tam prawników mamy, nie? Ja uważam, że powinno być spojrzenie z drugiej strony, czyli z typowo ludzkiej, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli ma więcej pytań, Szanowni Państwo, proszę o głosowanie. Bardzo proszę komisję o zebranie głosu. Proszę Państwa, puste pudełko, żeby Państwo widzieli. Marek, przeżyjcie za robotę. Co ja mam zgodnie z listą znowu odbierać? Nie. Marek, odbieraj pudełko. Dobrze. Daj potrzymać. Proszę. Państwo oddali głos? Widzę, że wszyscy. W takim razie, Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy, aby komisja mogła podliczyć głosy i przygotować protokół.